Szczęść Boże, witajcie. Witam Cię bardzo serdecznie. Słuchanie jest bardzo ważne, ale bardzo ważne też jest mówienie. Jak mówić i co mówić do siebie nawzajem i do dzieci? O tym opowie dzisiaj Dominik. Serdecznie Cię zapraszam. Zostań z nami. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Cię, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj do krótkiej refleksji nad językiem, nad mową, nad słowem. Współczesne czasy to okres, w którym towarzyszą naszej codzienności liczne napięcia. Napięcia kulturowe, napięcia społeczne, napięcia polityczne, ekonomiczne. W 2020 roku spotęgowane dodatkowo jeszcze pandemią, czyli moment, kiedy nasze emocje, nasz przekaz również poddawany jest wielu próbom. Jest to czas, kiedy bardzo mocno, wyraźnie mówi się o czymś takim, co nazwano mową nienawiści. Mowa nienawiści, co to takiego? Mowa nienawiści definiują różne gremia, różne autorytety, definiują je słowniki, encyklopedie i najczęściej ta definicja jest bardzo okrojona, zubożona, jest po prostu bardzo wybiórcza. Traktuje się ten termin bardzo instrumentalnie, ponieważ mówi się o mowie nienawiści jako o wypowiedziach negatywnych emocjonalnie, powstałych ze względu na domniemaną bądź faktyczną przynależność do jakiejś grupy na podstawie uprzedzeń. I w zasadzie sprowadzamy to tylko i wyłącznie do tego. Skupmy uwagę na tym, czym rzeczywiście jest mowa czy język nienawiści. Czym jest w ogóle nienawiść? Jest niczym innym jak po prostu brakiem miłości. A czym jest miłość? Miłość jest przekazem, czy czym jest język miłości? Jest po prostu, najkrócej rzecz ujmując, jest językiem Ewangelii. A zatem możemy z dużą odpowiedzialnością i z całkowitą pewnością wyprowadzić taki wniosek, że mowa nienawiści to jest mowa, która przeczy temu, co zawarte jest w Ewangelii, czyli jest mową antyewangeliczną. A zatem jakie są przykłady? Jak moglibyśmy wyłowić w tym potoku informacji, komunikacji, która nas otacza, tąże mowę nienawiści po to, żeby jej uniknąć, po to, żeby jej się strzec, po to, żeby jej nie używać w stosunku do tych, z którymi przyszło nam wspólnie żyć na tym świecie? Przede wszystkim jest to mowa, jest to przekaz nacechowany poniżaniem, osądzaniem, przemocą słowną czy zachęcaniem do tej przemocy w imię jakiejś ideologii, tym gorzej. Jeżeli stoją za tym jeszcze pewne grupy społeczne, tym gorzej. Czyli jeżeli kogoś próbujemy zaszufladkować i osądzić, to jest rzeczywiście to czymś takim, jest to mowa nienawiści. Najbardziej wyrazistym objawem takiej mowy nienawiści jest promowanie skrzywdzenia drugiego człowieka, czyli na przykład aborcja. Namawianie do tego, promowanie takiej przemocy wobec najsłabszych, takiej przemocy, jaką jest odebranie życia niewinnej istocie ludzkiej, jest ewidentnie najbardziej wyrazistym zjawiskiem mowy nienawiści. Są to również przyrównywania różnych konfiguracji związków międzyludzkich i stawiania ich na równi z tym, co najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, czyli z małżeństwem. Udawanie, że każda konfiguracja relacji międzyludzkich w zasadzie ma taką samą wartość jak małżeństwo, jest to również zdeptanie języka miłości, odpowiedzialnej miłości, która jest decyzją, czyli zdeptanie, czyli jest to ewidentnie mowa nienawiści, której nie chcemy. Są to również ciosy słowne. Tak często w sposób nieuprawniony, ale i spontanicznie stosowany możemy usłyszeć, kiedy mama czy tato mówi do dziecka, które jest akurat krnąbrne, niesforne, swoim zachowaniem nie przysparza powodu do dumy, mamusia już cię nie kocha, pobrudziłeś sweterek, to już cię nie lubię, oddam cię komuś, najchętniej bym cię wystawił na aukcji bez ceny minimalnej i tak dalej, i tak dalej. Są to ciosy słowne, które bardzo głęboko ranią. Mowa nienawiści to również kłamstwo. Kłamstwo i promowanie tego kłamstwa. Jakże często słyszymy, że trzeba umieć skłamać. Czasem trzeba skłamać. Kłamstwo 100 razy powtórzone staje się prawdą. Przytoczę tylko, że autorem tego powiedzenia, tej pseudotezy, był nikt inny jak Goebbels. Więc jeżeli odwołujemy się do takich autorytetów, tutaj nakładam cudzysłów, to powodzenia nie rokujemy. Mowa nienawiści to również usprawiedliwianie zła. Nie oszukasz, nie wygrasz, jak często możemy coś takiego usłyszeć. Trzeba wybierać mniejsze zło. Jakże można wybierać zło? Wybieranie zła jest wybieraniem nienawiści, wybieraniem braku miłości.
Mowa nienawiści to również wulgaryzmy, które niestety są tak bardzo powszechnie używane, nawet w naszych domach, w naszych miejscach pracy, w naszych kontaktach międzyludzkich, kontaktach z dziećmi. To również mowa nienawiści, to również złorzeczenia, ażeby cię i tak dalej, coś tam się wydarzyło. Więc starajmy się nie dać się uwieść tej definicji, że mowa nienawiści to tylko emocje, uczucia, bo miłość to decyzja, to odpowiedzialność. Nienawiść też jest emanacją w postaci decyzji tego, co się z nami dzieje, kiedy wzbudza się w nas gniew, czasem emocje. Jeżeli dziecko stłucze pamiątkę rodzinną, nosi nas, trafia nas, jest nam strasznie źle i przykro, ale decyzją naszą jest to, co z tym zrobimy. A zatem zachęcam bardzo i zachęcamy wspólnie z Amelią do tego, żeby strzec się mowy nienawiści, żeby powierzać swoje myśli dobro dziejowi, a nie zło dziejowi. Zapraszamy po raz kolejny. O dobrodziejach i złodziejach mówiliśmy już kiedyś, a zatem zastanów się. Myśl jest twórcza. Myśl między innymi tworzy słowo. Komu oddajesz to słowo? Komu oddajesz mowę? Tworzysz dobrą mowę czy złą mowę? Wybór należy do Ciebie. Dziękuję Ci za to, że zostałeś z nami. Do zobaczenia z Panem Bogiem.